Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Terrarię, oczywiście w sezonie trzecim. I to są właściwie ostatnie minuty przebywania w biomie pustynnym, sam już mam go dość, znaczy oczywiście chodzi o podziemia, bo dużo tutaj zwiedzania było, natomiast mówiliście mi, że jeszcze jest jeden przedmiot, bardzo ważny i warto go zdobyć i znalazłem go, postanowiłem już to zrobić na własną rękę. Okazało się też w sumie, że dużo skrzyni omijałem, coś tam jeszcze zebrałem, gdzieś jeszcze zamierzam skoczyć, bo tam Life Crystal nawet widziałem, o, Life Crystal, tutaj skrzynia kolejna, zaraz tam pójdziemy, ale jaki to jest ten przedmiot? Dam, Magic Conch. Jeśli wsłuchasz się bardziej, tak, uważniej, możesz usłyszeć ocean. No w sumie nawiązanie do standardowej muszelki. I co ten przedmiocik robi? Możemy go sobie użyć. Jeśli użyjemy, to... przeteleportujemy się na ocean. Tadam, jestem na oceanie. Bardzo fajny przedmiot, możemy się szybko dostawać. O, squid. Dostawać na przykład, jak będziemy chcieli łowić w Blood Moon, albo też nie tylko, na jakiegoś bossa może. Bardzo podoba mi się ten przedmiot, mega, że coś takiego wprowadzili. Faktycznie też warto było to zdobyć. Cieszę się, to chyba tyle, jeśli chodzi o biom pustynny. Przejdę się tam jeszcze po ten, oczywiście, no... jak to się zwie? No to tam jeszcze ten Life Crystal i nie tylko. A tak to możemy się tepać między oceanami jak tylko chcemy. Jakby ktoś się zastanawiał, który ocean ma priorytet, no to jest to losowe. Już myślałem, że mnie to trafi. Dobra, jestem. Troszkę mi się umarło. Life Crystal, moja nagroda. I co jest w środku? Jak zwykle nic, ale są grawitki. No to chociaż tyle. Statuę kobiety wezmę. Jeszcze tam jest kolejna skrzynka. Warto się tam rozejrzeć. I parę takich informacji. Dzisiaj w odcinku będziemy bili Brain of Cthulhu. Arena już jest przygotowana i pokażę wam inną zupełnie taktykę bicia tego bossa niż było to dotychczas. Chciałem coś zupełnie innego, bo ileż można w ten sam sposób ubijać go. Dlatego szykujcie się na coś ciekawego. Do tego parę pierdółek, coś też mam dla was w mieście. Myślę, że też wyspy możemy do końca latające sobie zwiedzić. Chciałbym też może coś ewentualnie z kryształu drzewami zobaczyć, takie są plany, ile z tego wyjdzie, bo wiecie, że czasami nie wychodzi, to jeszcze zobaczymy. No i cholera! Żyję. Oj, jeszcze wam pokażę taki myczek, za chwilkę tylko wezmę skrzynkę. Thunder Zapper, o, Titan Potion, nie widziałem go jeszcze w skrzyni, tak, o. Kolejny Life Crystal tam jest. Ostatnio narzekałem, że nie ma waypointów w Terrarii, a okazuje się, że są znaczniki. Jak klikniemy dwa razy w jakieś miejsce, to zrobimy znacznik, tylko on jest dosyć słaby. Niby pokazuje nam jakieś miejsce, ale znika dość szybko i zanim na przykład zdołałem dotrzeć do tego miejsca, to już mi zniknęło z mapki. Zobaczymy, jak długo się utrzyma. Nie wiem, szkoda trochę. Może jeszcze coś jest, ale w każdym razie to szkoda trochę. No i co, prawie full HP mamy, 380, ej! To w ogóle nie było planowane. Boję się tych kaktusów. Bardzo się boję. Wracamy do bazy. Nic nas tutaj już nie czeka. I troszkę pozmieniałem ten domek. Nie patrzcie na niego aż tak, bo jest on niewiele lepszy. Może nawet porównywalny do tego, co był. Chciałem się pobawić troszkę z bloczkami. Niekoniecznie wyszły moje eksperymenty i to tak, jak chciałem. Na razie tak zostanie. Pewnie to będę jeszcze zmieniał. Miejcie to na uwadze. Pisaliście mi, że kotek jest takim NPC-tem i on już jest oswojony. Myślałem, że można go jakoś wygłaskać na śmierć i wtedy będzie nasz, będzie za nami chodził czy coś takiego jak inne pety, ale nie, on będzie takim miastowym petem. Tutaj jest jego flaga. Natomiast my się zajmiemy bardziej goblinem, bo możemy parę rzeczy... O, szkoda, że nie można sprzedać za jakąś kwotę. Parę rzeczy możemy u niego kupić i bardzo mi na nich zależy. W pierwszej kolejności sprzedam dropy, których za bardzo nie potrzebuję. Tyle powtórek było. Takie jeszcze, o, bo mi nie będzie stać mnie tak naprawdę na to, co bym chciał. Bo łącznie mam 15 golda. A on ma jeszcze troszkę zawyżone ceny, tak delikatnie. Nie chce mi się za bardzo przenosić tych wszystkich NPC-tów, więc zróbmy taki myczek, że obchniemy mu wiewiórkę złotą, którą kiedyś zebrałem. No, też zaniża ceny sprzedaży. Cwaniaczek, dobra, masz wiewiórę. Kupimy sobie latające budki i kupimy sobie, co ważniejsze, Tinkerer's Workshop. Do tego można coś u niego ulepszyć, nawet ten łuk jest słaby strasznie. O, no to ja lubię. Chociaż, dobra, zostańmy przy tym, bo następne to golda nas będzie kosztowało. A co do łączenia akcesoriów, to jest to moim zdaniem ciekawa sprawa, bo dosyć dużo jest do obejrzenia. Zobaczmy, na przykład mamy połączenie tych butów z biomu pustynnego z Rocket Bootsami, tylko one nie mają tego efektu z butów piaskowych, niestety. Bardzo słabo, bardzo mi się to nie podoba. Mogę wziąć sobie te drugie, bo mam drugą sztukę, ale nie fajnie, bardzo, bardzo na minus, że efekt w żaden sposób nie może zostać dodany. Nie wiem aż czy robić te buty. No teoretycznie mogę, ale nie wiem czy teraz mi się przydadzą. Zobaczymy. Mogę się wymieniać, zmieniać i tak dalej. Szczerze myślałem, że będzie tego więcej, ale wygląda na to, że tyle właściwie. Że tylko te buty mogłem tutaj połączyć. Na pewno dużo połączeń zostało dodanych w tej aktualizacji, ale to brakuje nam dużo rzeczy. Jeszcze sam wszystkich połączeń nie ogarnąłem. Tutaj mi luka zasłania niestety guida, więc na razie niech będzie tyle. Natomiast ktoś mi mówił, że da się rozmawiać z NPC-tami za pomocą emotek. Piwo. Cześć, piwo ci dam. Piwo? Chcesz pić? Reaguje emotkami jakimiś. Dynamit. I coś tam odpowiada. Czy to na pewno o to chodzi? Czy to nie jest randomowe? Nie, reagują faktycznie. Dałem gold pile i też mi odpowiedział tym samym. Umrzesz. Umrzesz na śmierć. Na życie. To pierwsza sprawa. Będziemy bili Brain of Cthulhu na powierzchni. Do tego potrzebuję wyszy z powder, które się robi z grzybków. I następnie musimy zrobić przywoływaczkę przy altarze. Takie były wymagania, więc i tak muszę się tam przejść. Natomiast uzbierałem sobie oczywiście odpowiednią ilość wertebry. Myślę, że możemy sobie jeszcze wziąć jakieś miksturki. Zawsze coś tam pomoże. No ale nie sądzę, żeby ten boss był jakiś trudny specjalnie. Szkoda, że deszcz pada. Standardowa pogoda, jak mam nagrywać. Pokażę wam... Aha, jeszcze strzały zrobić, bo chcę bić jesterków. Pokażę wam, gdzie zrobiłem arenkę i na czym będzie walka polegać. A tak to... Nie żal mi tych gwiazdek, bardzo dużo ich jest. O, no i elegancko. Też dzięki wielkie, że mi życzycie powodzenia na maturze. Ja też mam nadzieję, że uda mi się napisać ją jak najlepiej. O podstawę to tam jestem spokojny. Gorzej rozszerzenia, bo wziąłem w sumie matematykę, polski, angielski i historię, bo to się poniekąd łączy z moimi zainteresowaniami. Więc zobaczymy jak mi to pójdzie, zwłaszcza, że teraz moja głowa zupełnie w innym świecie siedzi. Natomiast fajne jest to, że nie mam ustnych. Też mnie zaskoczyło, że sporo ludzi się mnie pyta: Mangetsu, kiedy ty nie zdałeś do następnej klasy, skoro masz 20 lat i piszesz maturę? I tak trochę można się uśmiechnąć, bo oczywiście skończyłem technikum. Świadectwa co prawda jeszcze nie dostałem z powodu sytuacji. Prawdopodobnie je tam rozdadzą gdzieś w okolicach matur. No ale na razie wszystko jest ok i mam nadzieję, że matura też mi pójdzie ok. Zwłaszcza mi na matematyce rozszerzonej zależy, do tego wkuwam i siedzę. Dobra, szukamy altara. Gdzieś pewnie bliżej był altar, ale trudno. I kurczę, są altary, ale niezbyt blisko. Tutaj w ogóle wyszedłem gdzieś i znalazłem drzewo podziemne kryształowe, a takie chciałem sobie jeszcze zasadzić farmę, chciałem sobie zrobić tych drzew. Ej, no śmiesznie ogólnie, powiedziałbym. Gemcorny. Zrobimy sobie jeszcze z takich drzew farmę. No i miałem O, dobra, jest altar w fajnym miejscu. Super. Jak to było? Jest, Bloody Spine. Możemy zrobić Bloody Spine. Przywojewaczka Brain of Cthulhu. I tędy wychodzimy, to był ten... Nie Arkalis, Enchanted Sword. Tutaj to wszystko się działo. Wszystko się tutaj tak łączy ze sobą. Fajnie. I też informacja co do tego szczęścia odnośnie pochodni, to już jest nieaktualne. Mówiłem w ostatnim odcinku, że jak stawiamy złe pochodnie, to mamy szczęście na minusie i zmieniono to w tej najnowszej łatce. Nie dojrzałem tego i chyba normalne pochodnie dalej działają, ale jak złe pochodnie postawimy, to nie ma tego negatywnego efektu. Tak mi się wydaje. To jest nasza arenka. Głupie, że pada. Jak możecie zauważyć, na dole jest piasek. Czemu tu jest piasek? Bystrzy już się domyślili, że chodzi tu oczywiście o moje buty, bo piasek pozwoli mi się niesamowicie rozpędzić. W razie gdybym był w opresji, to mogę bardzo szybko uciec. Nie sądzę, żeby to było super potrzebne na tego bossa. Uważam, że znacznie bardziej by się przydało na innych, w tym Skeletrona, ale i tak chciałem już to przetestować, jakby się to sprawdziło i zapewnić sobie 100% zwycięstwo. No i to jest moja arenka. No, tutaj też sobie farmiłem różne rzeczy. Burgerek na przykład mi wypadł. Major improvements to all stats, więc bardzo dużo też da pewnie defensa. Też mi Blacklands na przykład tu wypadł, więc wydaje mi się, że te wszystkie pochodnie tutaj działają tak naprawdę. No i myślę, że możemy walczyć, bo co nam stoi na przeszkodzie. Tylko wezmę szakla, bo wydropiłem sobie takiego, który mi da jeszcze 2 defensa. Z zombiakami tutaj wyleciał. No i to chyba tyle. Dużo się respi, muszę się tego pozbyć, zanim rozpocznę walkę. Jak chcę walczyć, powiedzmy, w miarę fair. No to nie wiem, czy to był dobry pomysł z tymi pochodniami, skoro tyle się tego respi. I kolejny szakl. Widzicie, jaka jest podwyższona szansa na drop? Dobra, chrzanić te zombiaki może. Łyknę sobie wszystkie potki poza grawitkami, czyli pyk, 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 pyk. Zjem jedzonko. I trochę mam stresa przed tą walką, nie wiem w sumie czemu, może przez tych przeciwników, ale raczej o niczym nie zapomniałem, myślę, że możemy walczyć. Aha, i oczywiście z łuku będziemy, z jesterków. Dobra, no to walczymy. Jest Brain, już widzę go odtąd. No, tutaj tych się pozbędę, cwaniaków. No, taki mamy speed, jakby nawet w sumie nie jest potrzebny, ale dobra. Oj, 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 ale się wkręcił. Aż wyskoczyłem z wrażenia. No i jego creepery są koszone przez jesterki. One się sprawdzają super. Nowe taktiksy. Nowe stare w sumie. No i ostatni creeper został. Szybko poszło. Nawet się nie mogłem za bardzo rozpędzić. Może teraz się rozpędzę. Chociaż mapka będzie potrzebna. O. No, nawet. Kurczę, powiem wam, że ten boss jest tak łatwy, że mógłbym go spokojnie zrobić no damage. No naprawdę. Jakbym się postarał. Przecież on mi nic nie bije. Może z czegoś innego nawet by atakował. Nie no, w sumie gwiazdki się tam klinują. Dobra, Mangetsu, bo ty szalejesz i później jeszcze przegrasz. Jak cię weźmie mocno. No Brain, mózg. Nie ma problemu z nim nawet. Tu jest, tu jest. No i ubity. Też był jakiś taki dźwięk, słyszeliście to? Było coś. W każdym razie ubiliśmy, niestety peta nie dostałem. Szkoda trochę, chyba jest 25% szans, ale liczyłem, że tymi wszystkimi pochodniami zdołam przekupić bossa, żeby wyleciało, bo chyba na bossów też to działa. No cóż, to w każdym razie nic nowego. Brain of Confusion ma jakiś rework, zobaczcie. Jest jakiś rework. Tego nie było. Tylko póki co, jak jestem na tym biomie, to chciałem spróbować sobie zrobić taki myczek, że przywołam może... Ojejku, oberwałem. Przywołam może jeszcze Braina, bo w sumie czemu by nie. No i mam potki na 6 minut jeszcze, to mógłbym to wykorzystać i powalczyć jeszcze, może by wtedy pet wyleciał. Każdy chce walkę, wy też chcecie walkę, ja wiem, że wy chcecie. Możliwe, że trzeba będzie się namęczyć z wyjściem, ale improwizujemy może, co? No i idzie mózg, już widzę od której strony. I meteoryt od razu spadł. Ej, nie umawialiśmy się na pająki. Takich pająków to my tu nie chcemy. Aj. Mangetsu, ale żeś zlamił. Dobra, pomyślmy jak wyjść z tej sytuacji. Bo ja dostaję mnóstwo jakichś konfuzów. Nie, chyba to nie ma sensu. Jeszcze zginiesz, Mangi. Szkoda kasy. Albo... Dobra. Trzeba było sobie zrobić jakieś fajne wyjście. A żeś szalał. Najgorzej właśnie jak mi się tak zrespi za mną. Ale dobra, zrobimy sobie serduszek trochę. Tylko nie chcę go jeszcze dokończyć, wiecie? O, dobra. Lecimy. Szkoda, że mi krwawienie dał. Wolniej się będę respił. No idź już się tepaj. No. Dobra, wygląda na to, że się go tak łatwo nie pozbędę. Czy go zrobię tutaj? Raczej nie. No, bo on się będzie respił i ciukał mi od różnych stron, a tu jest taki niefajny teren dosyć. Ale dobra, skupienie może się uda. Potka łyknąłem. No w sumie jakby to jeszcze lepiej poszło. Halo, halo, halo. Czy my właśnie zbliżamy się do zwycięstwa? Jest! Zginąłem, ale zabiłem go. Chyba starczy nawet. Coś tam wypadło, coś tam wypadło. Dobra, bardzo fajnie, że udało mi się ubić. Mam nadzieję, że taktyka na tego bossa wam się podobała, chociaż nie ukrywam, że była mało użyteczna w ostatecznym rozrachunku, dlatego że druga walka udowodniła, że jestem w stanie nawet bez tego ubić. Czy wyleciało coś nowego? Nie. Drugi relik. Cholera, szkoda, bardzo szkoda. Kasę moją zbieram, no i wychodzimy. Tutaj nie ma co się już babrać. Szkoda, że tak leje, jak w Anglii. Patrzymy, co robi Brain of Confusion, bo w końcu tego nie sprawdziłem. Ma szansę na to, żeby stworzyć iluzję i uniknąć ataku. Tego nie było. Tymczasowo zwiększa krytyk po uniku. No i oczywiście nakłada Confusa, czyli Brain of Confusion dostał reworka i to nawet jest użyteczny rework. Bardzo zależało mi, żeby mieć Crimson, ale żałowałem szalika i teraz w tym momencie w ogóle go nie żałuję, bo to akcesorium wydaje się być naprawdę dobre w związku z tą iluzją. Jeszcze nie wiem, jakby to się sprawdzało. No jeszcze zobaczymy. Myślę, że nie ma teraz jak za bardzo tego potestować, ale relik sobie, nie wiem, postawię gdzieś tutaj na razie. Planuję zrobić jakąś arenkę pod te reliki, żeby to ładnie wyglądało. A mogę sprzedać go? Mam dwa. Tak, za prawie golda. Spoko. Możemy standardowo zrobić sobie jakąś zbrojkę crimtainową. Ciekawe, czy została zmieniona, znerfiona. Nie zdziwiłoby mnie to, szczerze. Tutaj klopsik. Klopsik w sumie byłby dobry, bo te flaile zostały zmienione i teraz może być to zupełnie inne i lepsze niż kiedyś. Kill-off oczywiście robimy lepszy. Wiem, że wam to denerwowało. Blood Butcherer też możemy zrobić, ale może najpierw zbroję. Tutaj buty. Troszkę szkoda mi, bo zbierałem dużo platyny na obecną, a już się przesiadam na następną. Pyk, pyk i pyk. No, nic się za bardzo nie zmieniło z tego, co widzę. No ale dobra, odkładamy sobie tę zbrojkę. Już mi niestety nie będziesz potrzebna. Za to zrobimy jeszcze Blood Butcherer. Przyda się. Do Night's Edge'a. Zawsze robię. O, są jakieś nowe receptury z Tissue Sample, bo tak z ciekawości zobaczyłem. Jest Void Bug i Void Vault, tylko trzeba jeszcze po dungeonie, bo trzeba kości. Ale tak to na pewno zrobimy, wiem co to jest. To po prostu, nie wiem czy powinienem to teraz opisywać, ale w takim wielkim skrócie ułatwia nam nieco zbieranie rzeczy, jak nie mamy miejsca. To też nam tam zbiera, no w każdym razie. Teraz zrobimy sobie taki myczek, że przeteleportuję się na ocean. Chciałbym bardziej na prawy. I tutaj zaczniemy szukać latających wysp. Mam grawitkę, mogę ją wykorzystać. Mam też Lucky Horse Shoe, to nie mam co się martwić. Może też coś nowego odkryjemy, jakieś nowe latające wyspy. Nad oceanem by mogła jakaś być taka unikalna. Ale nie, raczej tu nie ma. Gdyby coś takiego było, to już by to... Ojejku, zlamiłem. To już by to wyciekło w każdym razie i by ludzie się tym zachwycali, że coś takiego jest. Jest latająca wyspa, znaleźliśmy. Kolejna, to już chyba czwarta. Ta, w sensie nie Skylake, tylko ta... No, z itemkami. Balonik, warding. Bardzo fajnie, że warding. Przekucia za free. Oczywiście mogę sobie przekuwać, ale z kasą nie jestem jakoś super świetny. W ogóle mam przywoływaczki oczka i będę próbował je gdzieś tam pobić, żeby był pecik i żeby też sobie nazbierać pieniędzy. Zastanawiam się, czy tego na live z jakimś z wami nie zrobić, bo na odcinku chyba nie ma sensu. W ogóle Broken mi wypadł. Broken Deathbringer Pickaxe. Szkoda, jakieś te prefiksy są głupie. I kolejna wyspa, Skylake tym razem. Jest skrzynka. Ostatnio była jakaś skrzyneczka. I to z itemami plażowymi, no nie ma nic. I jest następna latająca wyspa. Czyżby zwiększyli ich ilość? Czy tam Skylake? Mogło tak być. No ale żadnej skrzynki tu nie ma, ej. Ostatnio mnie te Skylake'i nawet ucieszyły, że ej, jest skrzynka. To może być na coś użyteczne poza łowieniem. A tu ząg. I mamy następną. Dużo ich coś, dużo. I to ze skrzynką. A co w środku? Podkowa. No przynajmniej z lepszym prefiksem, bo jakimś. No idź sobie. Idź. Może tym ci. O, klopsikiem. I znalazłem kolejną wyspę. Z itemkami. Szczerze to chyba nawet wolałbym, gdyby był... O, warding shiny red balloon. Kolejny warding. Śmiesznie. Szczerze to chyba wolałbym, żeby był Skylake teraz jakiś, ale ze skrzynką. Bo wiem, że tam te oceaniczne, czy tam wodne skrzynki mają jakieś nowe itemki. Albo waterwalking boots bym na przykład chciał. Wezmę sobie balonik, bo to jest na pewno darmowy defense. I to fajnie, że się dwa takie pojawiły. Szkoda tylko, że mi jeden z tych prefiksów ucieknie, jak połączę sobie. No. Mógłbym z podkową od razu. Szkoda właśnie, że mi ucieknie prefiks. No nic, łączymy. Gdzieś tutaj chciałem sobie zrobić plantację drzew z kamieni szlachetnych, dlatego że jest to coś nowego. No i nie ukrywam, że dla mnie w jakimś stopniu ekscytującego. Tylko wiecie co? Zanim się wezmę za kopanie, wezmę sobie jeszcze Mining Potion. Szybciej pójdzie. Gulp i kopiemy. Z tego co wiem, no to drzewka muszą rosnąć w ciemności. Takie są dla nich najlepsze warunki. No i to właściwie tyle. Robimy sobie żołędzie. Nie wiem, czy możemy sadzić na kamieniu, czy na dircie. Wydaje mi się, że na obu. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno muszę o to oświetlenie tutaj zadbać. Znaczy, żeby go po prostu nie było. Co to za królik? Ruby Bunny. Był diamentowy, jest rubinowy. O cholera. We wszystkich smakach. Dobra, chyba tutaj już możemy zacząć coś tworzyć, rzeźbić. Zaraz sobie usunę te pochodnie, natomiast zobaczmy, co by mi się najbardziej przydało. Może jakiś rubin? Rubiny chyba najbardziej, to zrobię sobie z 5. Takie emeraldy, topazy, no w sumie wszystkiego po trochu można. Ani coś nie jest super mega nie wiadomo jak użyteczne, ani też bezużyteczne. Zobaczymy, dobra, to jeszcze jakiś szafirowy, a jeden tylko szafirowy. No i emeraldowych 2. Jeszcze mogę jakieś bursztynowe. Nie wiem od kiedy bursztyn w sumie jest kamieniem szlachetnym, no ale dobra. To w tej grze jest troszkę to specyficznie zrobione. Dobra, mogę tak sobie zrobić i jak to się sadzi? Chciałbym, żeby tutaj na przykład był... mam tych dużo, to mogę te zasadzić tutaj najbardziej z brzegu. Nie wiem, czy musi być między nimi jakaś duża przerwa. Ale nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niech będzie 5-kratkowa przerwa. To w ten sposób, tutaj 2 pochodnia. 2 i jest emeraldowy królik. Teraz w takim smaku, kolego. Zapraszam. Sam do mnie przyszedłeś. Dobrze, dobrze. Dobra, tu mogę zająć się tymi rubinowymi, bo rubin nie ukrywam, że chyba z tego co mam to najbardziej mi się przyda. Więc rubinowe i nie wiem ile tutaj miejsca dalej będę miał. Możliwe, że zbyt duże przerwy robię między nimi, tymi drzewami. Ale po prostu nie chcę zrobić faila. No i najwyżej się pokopię trochę. Zresztą nie mam tego jakoś super dużo. Na pewno moje farmy będą... Będę sobie testował tutaj, eksperymentował jak szalony naukowiec. Tutaj jest troszkę mniej miejsca, to zaryzykujmy i zróbmy trochę mniejszym odstępie. O. No jeszcze mam trochę topazowych. Trochę tam jeszcze bursztynowych. Dobra, to po jednym może zasadzę. No. Dobra, niech będzie tak. No i zobaczymy, czy nam wyrosną. Najlepiej, żeby była kompletna ciemność. To wszystko zobaczymy sobie dopiero w przyszłym odcinku, więc mamy na co czekać. Pochodnie zdejmuję i zobaczymy, jakie będą efekty tej farmy. Wszystko odnośnie w ogóle odstępu między drzewami. Tego wydaje mi się, że powinienem się dowiedzieć. Tak samo tu jest jeszcze ściana i podobno ściany nie może być. Że ściana zakłóca tutaj to wszystko. Mogę to jakoś... O, dobra, fajnie. No, zresztą to nawet nie była ściana, tylko... O, jest! Wyrosło już drzewo! Na start wyrosło, ale szybko. Dobra. Zbieram. Ile tego wypadnie? Jeden tylko wypadł. Ej, no ale chociaż szybko wyrosło. Zaraz się okaże, że kolejny wyrośnie. Nie no, podoba mi się taka farma drzewek. Zresztą, mimo że tutaj nic nie zyskałem za bardzo, to też nie straciłem, bo odzyskałem od razu gemkorna ametystowego. Fajne to jest. No to zobaczymy w przyszłym odcinku, jak to wyrośnie. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I jest ametystowy królik. Nie wiem, o co chodzi, czemu one się tak rzuciły, ale mogę zrobić gdzieś, nie wiem, powkładać w terraria i by było śmiesznie we wszystkich smakach gdzieś umieścić. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. W następnym pewnie meteoryt i coś jeszcze. Do zobaczenia, usłyszenia, no i pa pa!